Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie i wpadłem na dość szalony pomysł, aby z tego 498 levela spróbować wbić level 500. Chcę oczywiście tą 500 dobić na odcinku, przy okazji wam pokazać, jak ta postać wygląda po osiągnięciu tego 500 poziomu, tam dosłownie wszystkie szczegóły, aura, jakieś tutaj surki u kowala i tak dalej, i tak dalej. No i wiadomo, że fajnie będzie ten 500 level wbić na odcinku. Zobaczymy, czy nam się to uda. Wiadomo, jeden level na tym etapie to jest 5 lochów. Ja tutaj dużą nadzieję pokładam w karuzeli z idolami, bo jak widzicie, stoimy dopiero na 11, biorąc pod uwagę, że na berserku na tym etapie już ją zamknęliśmy, no to wiadomo, że możemy coś tu jest działać. Jesteśmy na magu, tego maga zrobimy, bo już sprawdzałem tutaj kalkulatorem, żeby nie klikać na pałę bez sensu lochów, tylko po prostu, żeby wiedzieć co, od czego zacząć, żeby to jakoś z głową zrobić, no i po prostu zobaczymy, czy nam się to uda. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, przesyłajcie moc swoimi łapami w górę, żeby udało się po prostu. Dajcie też znać w komentarzach, czy co sądzicie, czy uda mi się, czy nie. Jak widzicie, mamy tutaj niecałą połowę tego levela, 1/3 tak naprawdę, więc no musimy zrobić jeszcze tych lochów na pewno 5 plus tutaj myślę, że ze 3 tak naprawdę, no i powinno nawet więcej troszeczkę, ale to jeszcze awki dzisiaj nie robiłem, to ewentualnie awką byśmy dobili, no ale nieważne, piszcie w komentarzach, jak uważacie, zanim jeszcze przewiniecie do końca, czy mi się uda. Zostawiajcie łapy w górę, subiki z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha i chyba tyle, i chyba powolutku możemy zaczynać. Nie będę tu na razie sprawdzał kalkulatora, bo widziałem, że praktycznie na każdy loch mam dość fajne procenty, tak szczerze. Na pewno tutaj zaczniemy od karuzeli, no i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Tak, teraz sobie weźmiemy, jeszcze posprawdzam, czy mam wszystko na pewno zrobione, i ten kryształ byśmy wymienili, tylko u mnie tutaj kryształy akurat są w miarę ok. Zobaczymy, jak to wygląda na Kunegundzie, czy ona ma jakiś kryształ poniżej 1600, nie ma. Jeżeli chodzi o Magusia, może Magusia to olejemy, może Barbara weźmiemy. Ten Barbar z racji tego, że my jesteśmy na siłę, się bardziej przyda. No i tu widzę, że mamy 1506, więc tutaj boosta akurat dzięki temu gemikowi dostanie dość dużego. Co tu jeszcze możemy sprawdzić? Aha, te czary i oczywiście te runki, żeby na pewno wszystko było git. Tu mamy runki git, tu mamy git. Sprawdzimy jeszcze ulepszenia, jak widzicie, jak to tu wygląda. U nas ulepszenia są raczej razy 15 wszystkie, o ile się nie mylę. Tu mamy razy 14, to możemy, żeby już było. To miałem dopiero po wymianie, ale i tak już kończymy powolutku grę na tym paladynie i od razu tutaj powiem, nie wiem, czy mi się uda to dobić, czy jeszcze nie. Paladynem na pewno jeszcze zagramy, zwłaszcza po ostatnim filmie, gdzie tam pewnie jak oglądaliście, to wiecie, że playa nie uważa, żeby ten jego bonus profesji, czy też ten jego fireball, to były błędy, że on tak ma zostać, że on tak ma być po prostu, tak ma wyglądać, więc mówiąc szczerze, no będziemy tutaj wykorzystywać, no że on jest taki mocny i myślę, że tym paladynem sobie jeszcze zagramy. Nie wiem dokładnie na którym serwerze ani nic, ale bardzo prawdopodobne, że moja kolejna postać to będzie paladyn, która już będzie taka sama jak te pierwsze trzy postacie tutaj w wyborze, czyli po prostu na długi, długi czas. Nie do 500 levela, tylko dłużej. No a że tutaj wygląda to tak jak wygląda, no to zrobimy to samo co na berserku. No ale najpierw trzeba ten 500 level wbić na tym odcinku, jeżeli nie, no to jeszcze jeden na pewno odcinek się z paladyna pojawi, no ale jesteśmy dobrej myśli. Dobra, o, tu nie mamy ulepszonego tego, to możemy od razu zrobić, no i dobra, chyba wszystko jest, strefa światła oczywiście zamknięta. Zaczynamy od tutaj naszego Case Jora, na którym już stoimy bardzo, bardzo długo, no i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Swoją drogą stoimy też na wojowniku na nim, to jest bardzo potężny blok, bo mag, on bije bardzo dużo i ciężko go pokonać. No tutaj sprawdzałem, tak jak mówię, procenty, jeżeli chodzi o naszego paladyna, to już jesteśmy w stanie to zrobić, natomiast no jeżeli chodzi o wojownika, to myślę, że jeszcze troszkę na nim niestety postoimy. Tu w ogóle jeszcze mogę arenki zrobić, to tak swoją drogą, żeby dostać więcej expa, niż bym dostał jak wbiję level. Wehikuł już sobie dzisiaj odebrałem, to też druga sprawa. No i jeżeli chodzi o awkę, no to w teorii też ją powinienem zrobić zanim wbiję level, no ale w sumie no to nie ma co was męczyć. Jak mi mało braknie expa, to sobie wtedy awką dobijemy. To już tak i tak na koniec, żeby już tutaj tak od linijki wszystkiego nie robić, no bo tak jak mówię, paladyn ta postać pójdzie w odstawkę. Dajcie znać też, możecie napisać, co wy myślicie o czymś takim, żeby po prostu takimi klasami zaczynać na serwerach ciekawszych. O, widzicie, padło dość szybko. No to już od dłuższego czasu nie ma żadnej rywalizacji. Na berserku było to samo, że też już raczej no nic za wiele się nie działo. Serwery tego typu są właśnie martwe. Okrągłe żyją o wiele dłużej, dlatego ja teraz będę się starał raczej na okrągłych zaczynać. Tu zobaczcie, bardzo fajny wisiorek swoją drogą. No ale dobra, nie będziemy
będziemy go wymieniać dla Barbara. Barbara wida sporo, czy runki zostaną, wszystko zostanie, więc możemy mu w zasadzie wymienić. Tak więc no, na pewno tym paladynem będę chciał na jakimś żywszym serwerze ruszyć. No i też wiadomo, na razie taki, taka można powiedzieć, taki stop, taka moja odskocznia, bo tych postaci jednak miałem zdecydowanie za dużo, jednak one dość były ciężkie do ogarnięcia w pewnym momencie, no i teraz bardziej się skupiam po prostu na tych swoich trzech pierwszych. No a tutaj standardowo to, co wam mówiłem, dobijamy te 500 levele i po prostu zakończamy grę, nie? Zrobimy tutaj, myślę, to samo co na Berserku. Kto oglądał odcinek z Berserka, ten wie. Dobra, teraz mamy IPR-ę. Dajcie znać, co w ogóle uważacie, czy to coś takiego jest ok, czy też nie. Wydaje mi się, że tak, no bo wy i tak serię z Paladyna dostaniecie, taką dłuższą, już ponad 500 level, prędzej czy później, myślę, że nawet prędzej, szczerze mówiąc, bo jednak trzeba korzystać, póki on jest w tym PvP taki mocny, to pierwsza sprawa. No a druga sprawa to po prostu, no, możecie dać znać, nie? Czy coś takiego wam się podoba, czy też nie. Na Berserku praktycznie wszystkie lochy zrobiliśmy, zostały nam te najbardziej late game'owe, ale nimi się już zajmiemy, myślę, na innym koncie, pewnie na Wojowniku, no bo on najszybciej dobije właśnie taki wysoki poziom. Dobra, teraz mamy IPR, no i kurczę, to jest zwiadowca i szczerze mówiąc myślałem, że ta karuzela po zabiciu tego maga pójdzie jakoś łatwiej. No a tutaj IPR jest kolejnym dość trudnym przeciwnikiem. Aha, ja mam przecież jeszcze bardzo dużo golda. Tego golda całego właduję może na spokojnie w tą siłę i może sobie polecimy kalkulatorem. Wiecie, ja tutaj zeskanuję tą postać, jak już właduję tego golda w statystyki i polecę kalkulatorem, żeby nie przedłużać, tylko po prostu będziemy lecieć od największych szans do najmniejszych. Zobaczymy, jak to wygląda. Cage door pokonany, czyli to, co miałem zrobić, to zrobiłem. No a teraz zaraz zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No mamy w 1,5 levela jeszcze do wbicia. No to na tym etapie jest bardzo dużo. Przypominam, że jesteśmy paladynem, więc no w tych lochach no to akurat jest dość lichy, że tak powiem. No ale zobaczymy. Mamy już tutaj ponad 0,5 miliarda HP, więc też bardzo fajnie. Bardzo lubię, jak postać jest taka, wiecie, tanki. Już się nie mogę doczekać, aż Wojownik będzie miał takie statystyki, bo no to robi zdecydowanie wrażenie. Dobra, gold cały wydany tak naprawdę. I teraz tak, zrobimy sobie po prostu tego skana. Oj, tutaj zmniejszyłem OBS-a przypadkiem, ale nic się chyba nie stało. Dobra, lecimy sobie tutaj pyk, zrobimy sobie pyk, endpoint, no i zeskanujemy tą postać. Ja już ją wczoraj skanowałem, żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądać właśnie na odcinku. No i teraz zeskanowana, a nie, kurde, zeskanowałem przypadkiem berserka swojego, bo tutaj wybrałem z listy. Dobra, musimy zmienić w37.net, pyk, continue. No i teraz powinno pójść, dokładnie wylogowało nas, cyk, mamy berserka, klikamy all, no i zobaczmy, jak to tu wygląda. O kurde, najpierw mamy 0,40%, no to nie jest wcale tak dużo, jak mam być szczery, ale też nie jest mało, też myślę, że tutaj na Hama, jak będziemy chcieli, to spróbujemy go docisnąć. Natomiast przede wszystkim mamy na Cerbera 2,90%, Cerber da nam również 3 miliony, więc to jak najbardziej git, jego powinniśmy bardzo szybko tu pokonać. 3 miliony, powiedziałem 300 milionów, oczywiście chodzi mi o expa tylko i wyłącznie, więc dobra, lecimy i próbujemy tego Cerbera docisnąć. Potem jest Szkoła Magii, na którą mamy 1,66%, Hemoridor 0,46%, no i jeżeli chodzi o IPR, mamy 0,40%, natomiast jedyny loch, który jest not possible, to jest Willy Witch, czyli to jest ta karczma mrocznych sobowtórów, ta wiedźma, ona też jest magiem, no i wiadomo, z magami tutaj nie oszukamy żadnymi unikami ani niczym takim po prostu, tylko musimy czyste obrażenia, dlatego na tym Case Jorze właśnie tak długo żeśmy sobie stali. No zobaczcie, on tutaj ma ponad 8,5 miliarda HP, co chwilę mu schodzimy do jakiegoś miliona, dwóch milionów, więc bardzo dużo zbijamy, no a paść nie chce. To jest właśnie to, że jakby te lochy tak, no dziwnie to procentowo, nie? No mamy niecałe 3%, oglądaliście wczorajszy odcinek Zabójcy, jak to tam wyglądało, kto nie, to oczywiście zapraszam serdecznie, bo tam naprawdę się dużo działo, jeżeli chodzi o lochy. No a tutaj niby mamy dużo, niby to powinno paść dosłownie chwilę, no jak widzicie, próbujemy, no i się nie udaje. Troszeczkę mi się wydaje, że porwałem się na głęboką wodę. Jakbym dobił chociaż ten 499 samą awką, to może i by się udało, no ale no nie wiem, zaraz zobaczymy. Tego Cerbera chcę dobić, dokładnie, udało się, super. No i teraz tak, aha, to możemy pozapisać. Nie mam zapisanych lochów, to tak swoją drogą, bo ostatnio jak była ta ręka, to odznaczałem te lochy, więc tu
tutaj nie mam ich zapisanych, no ale chyba ostatni raz robiliśmy jakoś na początku grudnia, więc już 2 miesiące minęły. Dobra, ten pokonany, co teraz mamy? Teraz mamy meduzę, ta meduza mag, więc chyba się nie uda, lecimy do szkoły magii, mamy przyjemniaczą tęczniątko, no i zobaczmy, to jest zwiadowca, raczej tutaj problemów dużych być nie powinno, jakieś uniki ze strony Kunegundy, no i dokładnie, zobaczcie, bardzo ładnie to nam padło, tu od razu zapisujemy. No i dobra, i teraz mamy Hemoridor, aha, nie mamy miejsca. No już prawie 499 level dobity. Tu mamy coś na wszystkie cechy, tu mogę zmienić wygląd jeszcze. Tu sobie zrobimy rozmontowanie, no i okej. Teraz tak, Hemoridor mamy i mamy, no ten Hemoridor, myślę, że to. No ale na niego już wcale takich dużych procent nie mamy. Chociaż no, mówię, to jest różnie. Mamy 0,30% i pada po kilku grzybach. Mamy niecałe 3%, jak widzieliście przed chwilą. I padł nam naprawdę po chyba jakiś 100 grzybach czy 150, więc to już jest akurat sporo. No ale dobra, władca 9 jak nam padnie, to nam da kolejny level 499. No i później będziemy jeszcze tych lochów naprawdę sporo musieli zrobić, żeby ten level dobić. Nie mam żadnego tutaj w kalendarzu po drodze. Nie mam żadnych książek z expem ani nic, więc dopiero kolejny level to będzie tutaj na 20 dzień. Kalendarz się nie tak dawno zaczął, jak widzicie, więc no wygląda to tak, jak wygląda. No ale okej, zobaczymy, czy no liczę, że to się uda. Tylko właśnie no tego expa ciężko jest skądś wziąć, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Może tego władcę 9 pokonam, jeżeli się oczywiście uda, mam nadzieję, że w miarę szybko. No i tego skana zrobimy jeszcze raz. Może tam na przykład na tą szkołę magii na zamknięcie będziemy mieli fajne procenty, chociaż to jest mag, to wydaje mi się, że też troszkę na nim postoimy. No ja tutaj się muszę odzwyczaić, jedyną postać, którą miałem tak bardzo daleko w lochach, to jest Berserk, no ale wiadomo, że Berserk w lochach wygląda jak wygląda, że dla niego magowie to jest spacerek i tak dalej, więc ja się tu muszę odzwyczaić totalnie, że Berserkiem po prostu przechodzimy te lochy jak przecinaki, bo innymi klasami potrafimy stać naprawdę kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt leveli dłużej na niektórych przeciwnikach, więc no wygląda to po prostu tak, jak wygląda. No a jeżeli ja tutaj mam odniesienie tylko do Berserka, no to sami wiecie, jak jest. Dobra, ten władca 9, kto to w ogóle jest? To jest chyba Paladyn, jak się nie mylę, dokładnie, pierwszy cios mocny, tutaj pewnie Maguś zablokuje, dokładnie, no ale dobra, lecimy, no tu się chyba musi Kunegunda popisać, chociaż no my też trochę zrobimy Paladyn na Paladyna jakoś, to tam powiedzmy wygląda, no ale okej, zobaczymy, jak nam tutaj z nim pójdzie, no bardzo malutko brakuje do 499 levela, więc tego już myślę, że z samymi dziennymi aktywnościami zrobimy, możemy w sumie jeszcze zakręcić kółkiem, bo dzisiaj jeszcze tego nie robiłem, zawsze tu trochę expa tam wpadnie. To mogę w zasadzie posprzedawać, bo czemu by nie? Mamy trochę golda, ale tam 4 statystyki różnicy jakiejś ogromnej nie zrobią, więc na razie ich nie daję, bo mi się może gold do czegoś przydać. No i dobra, i próbujemy dalej, lecimy. No tu jest wszystko zaczarowane, tak jak sprawdzałem na początku, więc no wszystko mamy tak, jak mieć powinniśmy. Wystarczy po prostu klikać, no i liczyć na jakiś fart, tak jak było na przykład z przyjemniaczą tęczniątkiem, które padło naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko. No ale okej, próbujemy. No ten władca 9, kurczę, no liczę, że on padnie. Naprawdę mam taką dużą nadzieję, że się uda w miarę szybko, bo ja tutaj, no wiadomo, jak wbiję ten 500 level, to jeszcze będę wam chciał pokazać postać od góry do dołu i tak dalej, żeby to zrobić takie fajne zamknięcie tej postaci, więc no jakby sami rozumiecie, ten odcinek może trwać naprawdę długo, jak tu się lochy będą przeciągać, no ale zobaczymy. Ktoś mi też pisał pod filmem wtorkowym, jak się nie mylę, bo we wtorek nagrywałem o tym Fight for Love, pisał mi jeden z widzów, żeby kontynuować na tej postaci grę. No ja wiem, że wy się przyzwyczajacie do niektórych postaci. Ja tutaj na praktycznie takim Berserku czy Paladynie właśnie to są chyba jedyne postacie, na których od początku kanału grałem, jak się nie mylę, bo kanał chyba, poczekajcie, kiedy ja tutaj zacząłem? To był 6 grudnia 2019, a chyba jakoś w styczniu 2020 roku wrzuciłem swój pierwszy film. Więc moje tak naprawdę dwie postacie, które przetrwały od tamtej pory, to jest właśnie ten Paladyn i właśnie ten Berserk, na którym graliśmy, więc powiem wam szczerze, że zdaję sobie sprawę, że może niektórych smutno niektórym być, czy coś w tym stylu.
że tutaj właśnie te postacie zakończą, bo niektórzy oglądali je praktycznie od samych ich początków. No ale jest jak jest. No ja tak jak mówię, chcę sobie zrobić odskocznię od takich wielu postaci, te postacie jakby co jakiś większy odstęp czasu zakładać i tak koniec końców znowu dojdziemy do tego etapu. Myślę, że nawet szybciej, bo teraz gierka jest jeszcze szybsza niż tam te 2 lata do tyłu. No a mimo wszystko no od nowa, wiecie, będzie można to sobie pooglądać, będą serwery na pewno ciekawsze, bo tak jak mówię, teraz będę chciał startować głównie na takich ciekawszych serwerach, gdzie na pewno będzie więcej osób grało długo, więc tak to po prostu wygląda. Także na spokojnie, myślę, że każda klasa postaci jeszcze na tym kanale się pojawi, także nie musicie się o to martwić. No ale dobra, ja się trochę zaczynam martwić, to takie płynne przejście, o to, że ten Władca Dziewiątek nam nie pada. No my tu już mamy taki problem, a zaledwie dobijamy 499 level. Jeszcze musimy pokonać 5 przeciwników, jak pokonamy, no nie całe w sumie, niecałe, bo ten przecież nam tu niewiele brakuje, on nam da 300 milionów, więc powiedzmy, że 4 i kawałeczek, ten kawałeczek, tak jak mówię, można zawki dobić jakoś, no ale tak jak wam wspominałem, no jeszcze nam na pewno dużo, dużo brakuje. Myślałem, że ta karuzela z idolami nam pójdzie. Byłem przekonany, że jak pokonamy tego maga, to potem do kolejnego maga po prostu to będzie spacerek po kilka grzybów i to będzie padało tego, że zwłaszcza, że tutaj na tym magu tak długo staliśmy. No jak widzicie, nagle mamy IPR-ę, który no niestety jest dość mocnym przeciwnikiem. Oczywiście jeszcze do niego wrócimy, bo mamy na niego jakieś tam procenty, można by powiedzieć, niezbyt małe. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie, dlatego że nie wiem nawet, kto jest po tym IPR, no ciężko, ciężko, generalnie jak widzicie ciężko to wszystko wygląda. No ale dobra, no ten Władca Dziewiątek na razie, no tu Kunegunda, no ona musi zadziałać zdecydowanie, chociaż Kunegunda też na paladynów nie ma wcale tak łatwo. No na tego Firebola dostaje, no i dopiero teraz, no ciężko, ciężko, tu naprawdę jakaś próba dość solidna musi się trafić, no ale dobra, no klikamy, no nie ma co innego robić w tym odcinku, jak nam się nie uda, no to kolejny odcinek z Paladyna za tam powiedzmy tydzień czy za ileś to będzie dobijanie tego 500 levela, no a tu jak sami widzicie, no teraz po prostu sobie gramy, no nie chciałbym dostać tego levela z kalendarza, bo dobicie okrągłego levela z kalendarza to jest takie oplucie troszeczkę. Jednak wolę to zrobić czy to z lochów, czy to z czegoś innego, bo po prostu wygląda to o wiele lepiej. Zwłaszcza też na odcinku, nie? Zwłaszcza na odcinku o wiele, myślę, że przyjemniej, żeby to zrobić. No bo wiadomo, jak się logujemy na postać z rana, to ten kalendarz mimowolnie się odbiera. Tak więc już nawet nie byłbym w stanie tego zrobić na odcinku. No i dobra, próbujemy. Próbujemy tu cały czas tego Władcę Dziewiątek. Może, poczekajcie, może jeszcze 70 grzybów. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i jeżeli się nie uda, to polecimy sobie do tej karuzeli z idolami, po prostu tego IPR spróbujemy ubić i zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie. No ale kurde, no jak z nim już mamy takie problemy, to naprawdę może być ciężko ten 500 level dobić. Liczyłem, mówię, no na tą karuzelę z idolami. Wiedziałem, że tam każdy przeciwnik mi da te 300 milionów ekspa. Myślałem, że tam ich padnie 3, 4 czy coś w tym stylu. No a tutaj niestety. Pamiętamy, że na IPR też stałem na berserku, więc to jakby nie, tam jakby, no wiecie, też to był blok, no ale pamiętamy też, że na berserku tego maga ubiłem o wiele wcześniej aniżeli tutaj, chociaż myślę, że z tym IPR mogą być większe szanse, on nie jest jakimś mocnym przeciwnikiem, dlatego że, no wiadomo, ma tutaj bardzo dużo tej zręczności, no ale jednak mimo wszystko nie ma tak dużo tego HP, więc tutaj kwestia uników i tak dalej i ten IPR powinien paść, także zaczniemy, spróbujemy jego po prostu kliknąć i zobaczymy, jak to nam dalej pójdzie. W karuzeli też mamy berserk, w karuzeli też mamy inne klasy, więc no może potem jakiś berserk by się trafił. Wiecie co? Może ja po prostu zamiast zgadywać teraz, to sobie tutaj zerknę. Karuzela z idolami. Gdzie to jest? Tutaj. No i mamy tak. IPR-em. O kurde, właśnie o tym mówię. Mamy tak, IPR to jest 12, potem Mandzio Paladyn, Boruciak Wojownik, Fifko Berserk i dopiero 16 z Soze to jest kolejny mag. Czyli no właśnie o tym mówię, że jakby, że teraz no to naprawdę nam bardzo łatwo pójdzie. Ci kolejni, ten Paladyn powinien paść w miarę szybko, ten Berserk tym bardziej, Wojownik myślę, że też jak tam Kunegunda swoje zrobi, bo oni tak jak mówię nie mają jakiejś dużej ilości HP, no ale najpierw musimy tego IPR pokonać.
pokonać. W sumie mogłem to od razu sprawdzić i od razu tego IPR klikać, aniżeli tam tyle grzybów zostawić, no ale na tamtego były nawet większe procenty niż właśnie na tego IPR, więc wygląda to po prostu tak, jak wygląda. No ale okej, próbujemy, zobaczymy, jak to nam tutaj z nim wyjdzie. No, prosta matematyka, jeżeli teraz 12, 13, 14, 15 to jest 4, no to jest szansa na ten 500 level, zdecydowanie. Jak oni nam padną, to jest zdecydowanie szansa na ten 500 level, tylko powiem wam, że no naprawdę odcinek może trwać bardzo długo, żeby to tak na chama wbić. No ale zobaczymy jak nam to pójdzie. No kurczę, jakby nie można było, żeby jakoś szybciej to padło, nie? Już na kolejnego przeskoczyć, to by było o wiele przyjemniejsze. Dajcie znać w ogóle też, możecie napisać dużo rzeczy, zawsze wam mówię, że możecie pisać, a mało kto w ogóle to pisze. Nie wiem, czy widać, nie oglądacie tych odcinków, czy o co chodzi do końca, czy skipujecie, czy wam się po prostu nie chce pisać. Ja akurat osobiście jestem taki, że też raczej tylko jestem takim biernym oglądającym, że tam jakoś nie udzielam się bardzo w komentarzach. Łap w górę też nie zostawiam w zasadzie, ale wy oczywiście pamiętajcie i możecie zostawić, mimo że sam jestem też od tej drugiej strony i wiem, że fajnie jest widzieć, że tam jest większa ilość łapek czy coś, no wtedy widzę, że wam się po prostu podobają dane odcinki, no ale powiem wam szczerze, że też właśnie nie odpowiadam, ale właśnie możecie napisać, jeżeli ktoś z was ma 500 level, bo wiem, że dużo takich osób jest, to możecie napisać, po jakim czasie takowy 500 level wbiliście i czy gracie 3 paski, czy jesteście graczami free to play, jak to generalnie u was wygląda. No u mnie myślę, że no w tym miesiącu raczej wbijemy ten level na 100%, no bo w sensie nie, bo teraz mamy luty, no to jeszcze 2 tygodnie, ale no myślę, że się uda, myślę, że w tym miesiącu wbijemy tam bez takich jakichś ogromnych problemów, no ale no to będą 2 lata minę w grudniu, czyli 2 lata i powiedzmy 2 miesiące około, prawie 3 w sumie, ten 500 level wbity, no to wiadomo, 400 levela również idę w golda, więc to zdecydowanie, że tak powiem, no zwolniło rozwój tej postaci, jeżeli chodzi o expa, no ale mimo wszystko i tak myślę, że dość szybko. Berserkiem wbiliśmy to o wiele, w sensie nie wiem, czy o wiele szybciej w sumie, nie pamiętam w tym momencie, musielibyście zerknąć na przykład na odcinek z Berserka, gdzie tam dobijałem ten 500 level, no ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o Berserka, powtarzam chyba tak jak mówię swoją drogą, jeżeli chodzi o Berserka, to tamte lochy widzieliście, jak mieliśmy o wiele bardziej dopchane. Jakbyśmy w tym momencie mieli takie lochy jak na Berserku, gdy dobijaliśmy 500 level, to chyba mielibyśmy jakiś, nie wiem, 502 może nawet, czy coś takiego, bo no chociażby karuzelę, którą mieliśmy już zamkniętą i wiele, wiele więcej. No i okej, próbujemy dalej z tym IPR, zobaczymy jak to tu wygląda. No jest, zdarzają się takie bliższe próby, przeważnie mu schodzimy gdzieś do połowy, no ale 0,40% no to nam o wiele szybciej, na przykład jeżeli chodzi o strefę światła, o wiele szybciej takowy loch padał niż tutaj. Może tutaj jest o wiele większa rozbieżność, w sumie nawet na pewno, no bo oprócz nas jeszcze się liczą pachołki, więc to jest o wiele cięższe do obliczenia, ale mimo wszystko tego IPR myślę, że powinniśmy o wiele szybciej pokonać. No a tu niestety wygląda to tak, jak wygląda. No ale chyba się skupiam na tej karuzeli tylko i wyłącznie. Chyba w tym momencie po prostu skupię się na tej karuzeli i nic więcej nie będę ruszał, no bo ona mi zdecydowanie odblokuje możliwość ubicia kolejnych przeciwników, więc jakby to jest pożądane, można by powiedzieć. No ale dobra, 200, tam było chyba 263 miliony, no z 800, więc nie tak źle. No niby tak blisko jest co chwilę, a jednak mimo wszystko tak daleko, nie? Że nie możemy go ubić i jednak mimo wszystko troszkę nam tutaj schodzi. Nie spodziewałem się szczerze, nawet nie przygotowałem się, żeby jakieś ciekawe tematy na odcinku poruszać, bo powiem wam, że po prostu no myślałem, że jakoś szybciej nam to pójdzie. Jeżeli chodzi o Paladyna, może po prostu poruszymy ten temat, bo może was ciekawi, no to myślę, że zrobimy, to jest jeszcze dużo czasu, mi się wydaje, jeszcze z 1,5 miesiąca, jak nie lepiej, do W55, myślę, że na W55 sobie zaczniemy, bo ten serwer myślę, że po W50 będzie, w sensie W50 jest bardzo aktywny nadal i będzie jeszcze przez długi czas. W55 na pewno pod względem aktywności mu nie dorówna. No ale myślę, że te serwery, które wychodziły pomiędzy, czyli tam jakieś W51, W52, W53, myślę, że z tych wszystkich W55 będzie najaktywniejszy, więc poczekam sobie po prostu na ten serwer. No i teraz pytanie, czym chcemy zagrać? Ja osobiście
raczej się ku Paladynowi skuszę, powiedzmy, dlatego że no warto już po prostu nim zacząć, już go budować, żeby jak najszybciej w ten late game sobie wskoczyć. Natomiast wydaje mi się, że to jeszcze może jakąś ankietę zrobię czy coś. Ostatnio robiłem nawet dla was ankietę na Strawpolu, ale się okazało, że na Strawpolu ankiety się bugują. Wyniki są niepoprawne. Było tak, że najpierw było, bo ja tam wam chyba dałem zwiadowcę, Paladyna i Berserka, jak się nie mylę, w tej ankiecie. No i wyglądało to tak, że po prostu ten zwiadowca, na początku było tak, że tylko na zwiadowce były głosy, Paladyn i Berserk miał po zero, potem zwiadowca się zamienił z Paladynem, że Paladyn miał tam wszystkie głosy, a zwiadowca nie miał. No generalnie się bugują te ankiety i wyniki nie są zbyt precyzyjne, więc może zrobimy jakąś ankietę na YouTubie, na karcie społeczności albo coś, to jeszcze zobaczę. W każdym razie, no wiadomo, jak już będzie bliżej serwera, to wtedy się zaczniemy zastanawiać, ale chyba mimo wszystko skuszę się bardziej ku Paladynowi, chociaż wiem, że tutaj akurat no ten Paladyn w tych lochach, tak jak mówię, nie jest jakiś mocny, chociaż aktualnie gierka tak szybko idzie, że no wiadomo, jakimś berserkiem zrobimy lochy najszybciej, czy tam jakąś klasą z unikami, ale tym Paladynem też tam w swoim fajnym tempie będziemy się rozwijać, też mi się nie śpieszy, żeby tam jakoś bardzo polecieć czy coś. Tak więc chyba się skuszę. Jeszcze myślałem o zwiadowcy, bo zwiadowcą nigdy nie grałem tak naprawdę na poważnie. No ale chyba to zwiadowcy sobie może zostawimy na jakiś inny czas. Dopiero co zaczęliśmy nasza... Kurde, jaka tam bliska próba, no nie wytrzymie. Zwiadowcą sobie zaczęliśmy grać, w sensie zabójcą na S40, czyli klasą z unikami, więc myślę, że teraz przerwę jakąś możemy zrobić. Dobra, lecimy z tym IPR. No kurde, no naprawdę to jest taki pech, że my nie możemy tego IPR ubić. No ja nie rozumiem tego, tyle grzybów już tu na niego wydałem, naprawdę ogrom, masę, no i 7 milionów, no nie wytrzymie. Przecież to jest dosłownie jeden mocniejszy hitek, no 7 milionów na tym levelu to jest, aj, no boli. Bardzo bolą takie próby, już bym wolał ich szczerze mówiąc nie widzieć, żeby po prostu się nie denerwować. No ale okej, no tak naprawdę jedyne na co mamy fajniejsze procenty, no to jest ten RPR i ten właśnie w Hemoridorze, więc no tutaj musimy zdecydowanie tylko i wyłącznie próbować to ubijać. Wiadomo, że no tu Kunegunda, no kurczę, cały czas to powtarzam, że ta Kunegunda musi tych uników zrobić dużo, nie wiem, no w teorii to nie powinno być takie ciężkie, no ale wiadomo, jak pech to pech, jak nagrywamy odcinek to nagrywamy i po prostu lożki nie siadają, chociaż pierwsze trzy poszły w miarę, można by powiedzieć, szybko, no a teraz jak sami widzicie jest o wiele ciężej, jeżeli chodzi właśnie o tego kolegę, no ale no nie wiem, nie wypowiadam się, bo powiem wam, że jest dość ciężko, 240 milionów, 321, no nawet nie patrzcie, w ogóle nawet wam nie pokazuję, ile już grzybów na niego poszło, bo to jest bardzo, ale to bardzo dużo, no to już jest takie typowe pchanie na Hama, nie, to jest no naprawdę, tylko właśnie nie wiem, no ja się sugeruję tym kalkulatorem, on jest oczywiście bardzo dobry i wielokrotnie pokazywał, że na spokojnie działa i że pokazuje nam, co mamy faktycznie klikać, no a tutaj to wygląda, że jakby te 0,40% to było tak naprawdę 0,10, bo w ogóle nie chce on nam niestety paść. Zobaczmy jeszcze raz, jak tutaj przeklikam. Aha, bo ja tu mam w ogóle stary ten. Dobra, to zrobimy jeszcze raz, się zalogujemy. Zrobimy przerwę chwilową od klikania, zobaczymy jak to pójdzie. Teraz nas pewnie wyloguje. Klikamy all, no i co? O, zobaczcie, teraz mamy tak, Szkoła Magii już jest not possible, Meduza jest not possible, natomiast jeżeli chodzi o IPR, to szanse nam się zmniejszyły z 0,40% do 0,24%. To taka ciekawostka swoją drogą, natomiast na ten Hemoridor mamy 0,34%. No dobra, no idę na ten Hemoridor, no zobaczymy jak to tutaj z nim pójdzie. Niby wcześniej też były większe na niego szanse, aniżeli właśnie na tego IPR, więc pójdźmy najpierw na niego, może, no będziemy wymieniać, nie, w końcu coś padnie. W końcu się uda i w końcu coś w tych lochach zrobimy, bo na razie to jest, mówiąc szczerze, tragedia. No ale okej, spróbujemy. Władca dziewiątek, tak jak mówię, Paladyn, no trzy lochy zaledwie póki co zrobiliśmy, no jak na Paladyna to wcale też nie jest tak mało, no ale też nie tak dużo, nie? Ja tutaj jednak spodziewałem się, że więcej nam się uda, no ale dobra, zobaczymy, czy cokolwiek tu jesteśmy w stanie ruszyć, no już się odcinek zbliża do pół godziny, więc to jest bardzo dużo, ale dobra, no najwyżej dostaniecie godzinny odcinek zbijania 500 levela, może wam się spodoba, może nie, może będziecie skipać do końca, mi to tam obojętnie, dobra, padło, nareszcie.
Nareszcie, nareszcie się coś ruszyło. Mamy jakąś brońkę, zobaczcie, plus 72 średnie to jest sporo. Tu mamy plus 70 swoją drogą. Może byśmy to nawet powymieniali. W ogóle czy ja mam jakieś bronie? Poczekajcie, tu mam jakąś broń. Może byśmy spróbowali wymienić. To jest akurat chyba jakaś stara. No i tu mam jakąś broń plus 14. To jest bardzo stara. Czy ja tutaj bym wolał wymienić temu Barbarowi broń? No to jest plus 70 średnich, nie? Może mu wymienimy. Wymienimy runkę, spróbujemy. Raczej to nie zrobi jakiejś dużej różnicy. Na 70 średnich dla wojownika to jest na pewno sporo. Jeszcze tutaj zaczarujemy, niech będzie. No i dobra, ten nam padł, czyli gid. Mamy 499 level. Jeszcze raz tutaj robię skana, żeby od razu się zorientować, jak szanse nasze wyglądają na tego 19 w Hemoridorze. Powinno nas wylogować, dokładnie. O, i teraz... Nie, to jest to samo? Czy coś mi tutaj się nie wgrało? A nie, dobrze, teraz na Hemoridor mamy 0,06%. No to okej, okay. I mamy na nordyckich bogów 0,10 i na IPR 0,28. No to dobra, to zostaje nam tylko i wyłącznie IPR w tym momencie. No nie mamy, czekajcie, 12, 13, 14, 15, 4 przeciwników da nam miliard 200 milionów expa, czyli będziemy mieli 435, czyli jakbyśmy zagrali pod expa awkę na odcinku jeszcze i oczywiście tutaj misja dnia jakąś zrobili, która nam daje 11 milionów i tak dalej, to może byśmy, no wydaje mi się, że nawet nie kurde, miskliknąłem i przerwałem odcinek w takim momencie. Sorry, dobrze, że nic akurat nie klikałem. F9 po prostu, ja mam skrót klawiszowy F9 pod tym i przez przypadek mi się palec zomsknął i kliknąłem i go przerwałem, ale dobra, to tam powiedzmy w programie do montażu się połączy, to akurat nie ma problemu. Tak jak mówię, no tutaj zrobiąc te cztery lochy jeszcze w tym karuzeli z idolami plus oczywiście awkę pod expa, jesteśmy myślę w stanie dobić ten 500 level. Tu oczywiście warte najwyżej przerwę czy coś, no ale trudno, lecimy dalej. Teraz nie wiem, ile w końcu będzie miał odcinek. No mamy w tym momencie, mieliśmy tam jakieś pół godziny, nie? Więc wydaje mi się, że po prostu no będzie tam długo, długo. No wszystko zależy od tego, jak szybko tego IPR jesteśmy w stanie pokonać, nie? Jeżeli on padnie jakoś niedługo, to będzie git, a jeżeli nie, no to próbujemy. Po IPR jest chyba Mandzio, który był paladynem, to już się powtarzam, ale nie pamiętam dokładnie. Potem chyba mamy Boruciaka wojownika, no i Fifko berserka. Fifko pewnie spójnie bardzo szybko, z nim akurat nie ma, a w sumie to wiecie co, możemy przecież zerknąć w tym momencie, jak tu wyglądają nasze szanse na kolejnych, czyli tak, mamy wybranych tych i zerkamy sobie w tym momencie tak, po pierwsze Mandzio, Simulate, na Mandzia 0, o kurde, na Mandzia mamy 0,20%, to chyba też będzie problem, nie, to jest paladyn, nie mam pojęcia czemu, dobra, na Boruciaka ile mamy, na Boruciaka 0,17, no i na Fifko ile? Na Fifko 7, no Fifko jest berserkiem, więc to akurat bez problemu. No ale dobra, no spróbujemy, zobaczymy jak to pójdzie. No ale wygląda na to, że chyba jednak nam się nie... No myślałem szczerze mówiąc, że Wojownik i Paladyn pójdą o wiele łatwiej, że tutaj z tym IPR się będziemy męczyć, bo po prostu on jest zwiadowcą, więc wiadomo uniki i dość duże obrażenia. No a tam jak widzimy chyba z Paladynem i niestety z tym nieszczęsnym Wojownikiem również problemy będą niestety. No ale jeżeli tak się wydarzy, no to trudno. Dobra, powiedzmy 500 grzybów dla niego jeszcze wydaje. 500 grzybów, jeżeli się uda to git, jeżeli nie to nie. Szczerze mówiąc trochę mi się odechciało, bo myślałem, że jak IPR padnie, to potem tych kolejnych padnie za darmo. No a tu jak widzimy niestety, o dobra, padł, okej. Chociaż kurde, no niby procenty jakieś są na nich. Tu mamy coś? Mamy, od razu wymienimy. Tu możemy wymienić tą łączną odporność, zrobimy pyk, zrobimy sobie odzysk klejnotu, w sumie to od razu do toalety możemy to wrzucić, żeby już było z głowy, zrobimy odzysk klejnotu, pyk, wszystko jest tak jak być powinno, dobra, tu odbieramy od razu wynagrodzenie, dobra, udało się go pokonać, super, możemy od razu w sumie zapisać tego i tego, dobra, git, no i teraz co my tutaj chcemy dalej zrobić, mamy Mandzio, tak jak wam mówiłem, no i ten Mandzio to jest paladyn, przepraszam, no dobra. No próbujemy, zobaczymy jak tu nam z tym Mandziem pójdzie. Może, no to tak samo, no to jest to samo co w Hemoridorze. No kwestia jakichś uników Kunegundy i może się uda. O, tam jakaś bliższa próba. Powiem wam, że to jest bardzo duże RNG, nie? Że w sensie, no widzicie, teraz my zbiliśmy mu do 180 milionów.
nagle, więc równie dobrze moglibyśmy mu zbić do zera. Tylko właśnie, czy to jest takie proste? Nie do końca. Aha, nie wybieram tu z listy, poczekajcie sekundę. O kurde, teraz mamy na Mandzia 0,34%, czyli więcej niż na IPR-ze. Oj, nie ta postać. Czyli więcej niż na IPR-ze. No próbujemy, kurde, no... To będzie fajny odcinek, tak mi się wydaje. Jakby był zwieńczony wbiciem faktycznie tego 500 levela, to będzie naprawdę, naprawdę fajny odcinek. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale to wiadomo. No musi nam tu jeszcze paść dwóch przeciwników, czyli Mandzio i Boruciak. I po tym Boruciaku po prostu Fifko to już będzie spacerek. Jak sami widzieliście, 7% ponad na niego mamy w tym momencie. I dzięki temu... potem jeszcze awkę musimy przeklikać pod expa i ten 500 level raczej uda nam się dobić. No ale właśnie, to jeszcze Mandzio musi nam paść. No grzyba mam, nie będę was oszukiwał, że grzyba tutaj mam akurat, jeżeli chodzi o tego paladyna, jeżeli, no dobrze, o tego paladyna, więc tu na te lochy mogę klikać, tylko pytanie, czy dla was to jest ciekawe do oglądania, ale tu się już chyba powtarzam, dobra, nieważne, no nie byłem przygotowany na taki długi odcinek, co mam wam powiedzieć, myślałem, że to pójdzie sprawniej, bo po prostu, no, bo to sprawdzić przed odcinkiem, jak wygląda ta sytuacja, jak już pokonamy tego Case Jora, a nie wiedziałem, że tutaj na każdego będziemy mieli, z każdym praktycznie oprócz tego Fifko, będziemy mieli problemy z ubiciem. No ale dobra, lecimy. Mandzio, tak jak mówię, paladyn, kurczę. Fajnie by było, żeby Kunegunda tu zrobiła dużo uników. To jest jakby logiczne. Myślę, że nie zdziwi was, że czegoś takiego oczekuje. Możemy tu się w sumie przelogować, to oczywiście nic nie daje, ale jak zmieniliśmy ostatnio lożki, to coś tam poszło w miarę sprawniej. I ten Hemoridor padł, i ten IPR, więc możemy tu coś pokombinować. No ale ja tu już za bardzo nie mam jak się wzmocnić. No Golda całego wydałem, jakiego miałem. Tu wszyscy mają wszystko ulepszone, wszyscy mają wszystko zaczarowane. Tu ta Kunegunda przede wszystkim, gemiki też mają mocne. No pozostaje mi tylko klikać i liczyć na szczęście, nie? Że to się jakoś uda przepchnąć po prostu. Powiem tak, no może nawet jeżeli chodzi o te lochy, to może nawet i będzie łatwiej po prostu na Boruciaka jako wojownika, aniżeli na paladyna. Pamiętamy, że tutaj paladyn zabiera takiej Kunegundzie od razu HP. O, zobaczcie tu w ogóle, chociaż on zbija na kryta jednego. No ale tak jak mówię, jeżeli chodzi, no tu nas blokuje też Firebola, to też z drugiej strony. No może być nawet prościej. Wojownik nam nie zablokuje Firebola, nie ma takiej 100% obrażeń w Kunegundę jak paladyn, więc no zobaczymy. Dobra, no nie ma co dyskutować, no na razie trzeba po prostu to przejść. I tyle generalnie, nie ma co tu się zastanawiać, tylko lecimy, wszystko tu mi się nagrywa, wszystko jest git. Jeszcze trzech przeciwników trzeba pokonać. Pokonaliśmy IPR-re, pokonaliśmy tego w Hemoridorze, pokonaliśmy w ogóle Case Jora na samym początku, pokonaliśmy w tej szkole magii przyjemniacząc ręczniątko, potem Cerbera, o ile się nie mylę, więc generalnie no już troszkę tych lochów zrobiliśmy i próbujemy tutaj dalej na Hama docisnąć to wszystko. No bardzo jest to duża męczarnia tym wojownikiem, tym paladynem, tak jak mówię, zresztą wojownikiem będzie taka sama. No ale wojownikiem to już mi tam aż tak nie zależy na 500 levelu, bo tam nieważne kiedy wbijemy ten 500 level i tak sobie będziemy po prostu expić dalej, więc jakby tutaj nie ma różnicy. No tu mi najbardziej na tym paladynie zależy, dlatego robimy taki wariacki film. No ale tak jak mówię, będą też problemy. No berserkiem by to było o wiele łatwiej, no berserk, jakieś hity z kosmosu powiedzmy, no i powiedzmy, że jakoś to wyjdzie. No okej, okay, lecimy, 412 tysięcy siły on ma, to też swoją drogą bardzo, bardzo dużo, no i on praktycznie wszystkich one-shotuje, więc jakby, no jeżeli Kunegunda tu unikami nie załatwi sprawy, to raczej żadna inna postać tego nie zrobi, chociaż no wiadomo, tutaj ten nie robi za dużo. Maguś blokuje, no i Maguś tu zdecydowanie musi jakiegoś kryta dać fajnego, to też swoją drogą, no ale właśnie, no on tu praktycznie wszystkich nam one-shotuje, my tu bujemy mu tyle co nic, o, chociaż nas nie one-shotuje, to tak swoją drogą, no ale trzy zwykłe hity, no to jest tragiczna próba, można by powiedzieć, no ale próbujemy, no 0,34% to jest więcej niż na IPR, chociaż te procenty się bardzo zmieniają, więc jakby nie ma co aż tak przeżywać tego, no ale spróbujemy z tym Mandziem go po prostu przejść. No to jest takie dociskanie, tak jak mówię, totalnie na Hama. I w sumie trochę żałuję, że się na coś takiego rzuciłem, no ale dobra, jak się powiedziało A, to trzeba też powiedzieć B.
No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Możecie, chociaż nie, nawet ciężko wam chyba będzie policzyć, ile było prób na poszczególnych przeciwników, więc może nawet nie będę wam takiego zadania dawał, bo zawsze mówię, że jak komuś się nudzi, to może tam jakieś uniki policzyć, kunegundy czy coś takiego. No a w tym momencie to chyba nie ma co, bo szczerze mówiąc, to ja sam nawet już jestem zmęczony tym klikaniem. No ale dobra, lecimy. No to Mandzio zostanie pokonany, zostanie nam tak naprawdę tylko Boruciak. Tak jak mówię, Fifko to jest dosłownie spacerek, więc z Fifko problemów nie będzie. No ale tutaj ten Mandzio i Boruciak to będą, swoją drogą, ciekawostka, że obydwóch polskich youtuberów, jeden po drugim jest i oboje będą nam sprawiać raczej problemy. No ale myślę, że przez to, że właśnie Mandzio jest paladynem, to może nawet sprawia większe aniżeli Boruciak. Boruciak ma tarczę, wiadomo, może blokować jako wojownik, ale nie musi, więc no wiadomo, liczymy na próbę, żeby on tam nie blokował. Kunegunda musi na pewno zadziałać, no ale też nasz Fireball w niego wejdzie, jakiś może fajny kryd od maga czy coś, no i jakoś myślę, że to będzie wyglądać. No ale żeby dojść do Boruciaka, no to na początku trzeba pokonać Mandzia, z którym, jak widzicie, no kurczę, problemy są okropne. No ale dobra, no zobaczymy. Już miałem taką ścięcie animacji, jakby tak, jakby się go udało pokonać, no ale niestety nie. Niestety nie udaje nam się i próbujemy dalej. 561 level padł. Mamy to widzowie. Dobra, połowa wbita. Jest jakiś kapelutek dla Barbara. Plus 11 tylko, to nie ma co. Rozmontujemy od razu. Dobra, zapisujemy to wszystko, obejrzymy sobie i lecimy dalej. Dobra, od razu robię tutaj skana, żeby zobaczyć procenty na tego kolejnego W37. Dobra, tu jest wszystko git. Już mam to wszystko ogarnięte na drugim monitorku. Wybieramy paladyna, klikamy all. 0,26% na Boruciaka, czyli w dalszym ciągu bardzo podobne procenty do Hyperre. No klikamy, tak jak mówię, to jest wojownik. Tak więc tutaj no widzicie, nawet nie jakoś w ogóle ten jego pierwszy awatar, to tak swoją drogą. No tu Magusia to on one-shotuje, tu Kunegunda, no Fireball jak widzicie 127 milionów mu zabiera. No tu akurat w ogóle żadnych krytyków nie dajemy, więc to lipa duża. O, tu już zobaczcie, o wiele lepsza próba. No myślę, że jest do zrobienia, na pewno jest, nie? No mamy na niego ponad 0,20%, więc wiadomo, czasem takie lochy padały bardzo szybko, czasem wolniej, ale myślę, że może nawet być prostszy do ubicia aniżeli właśnie ten Mandzio, tak jak już powtarzałem wielokrotnie, dlatego że... Ile tu mamy tego expa? 800, dobra. Dlatego, że no on tutaj może ewentualnie tylko blokować. Nie ma tego Firebola, nie ma nic takiego, więc kwestia krytyków na pewno, żeby Maguś walnął kryta. Nasz Fireball też mu 1/10 HP około zabiera, więc też sporo, to jest pewnik. No i wiadomo, uniki Kunegundy. Kunegunda tu musi swoje zrobić. No ale dobra, już jestem troszeczkę bardziej podbudowany, szczerze, biorąc pod uwagę, że zostało mi tylko... No i mamy to, mamy to. Przemęczyliśmy się z Hyperre, przemęczyliśmy się z Mandziem, no a Boruciak padł nam praktycznie za darmo. Zapisujemy oczywiście to wszystko, a to wszystko sobie, w sensie my sobie pooglądamy na końcu tego odcinka jeszcze. No i mamy Fifko, który jest berserkiem, który powinien być tylko i wyłącznie dla nas spacerkiem. Dokładnie, mamy... miliard 446 tysięcy. Mamy jakiś wisiorek, który możemy zmienić, no już nie wiem po co w ogóle zmieniam wygląd, ale niech będzie już do końca. Mamy jakieś buciki dla Mariusza, plus 55, nie rozmontowuję mu to, nie ma sensu. Dobra, 499 level, jak widzicie, bardzo malutko nam brakuje. Tutaj możemy 51 aura w ogóle wbita swoją drogą. No i co, z czego my jeszcze tutaj możemy expa? Chyba tylko zawki dzisiaj, nie? Więc chyba się musimy modlić tylko i wyłącznie, żeby ewentualnie awka nam dała tyle expa, ile potrzebujemy. Ale myślę, że no anuluję wartę, bo tu już jest wiadomo, końcówka tej postaci. No i lecimy sobie pod expa. Tu oczywiście wiadomo, powiem wam tak, to może powiem na koniec, no ale wiadomo, tu powinienem lecieć, w ogóle zobaczcie, jakie to są bardzo malutkie wartości expa. Ja tu powinienem lecieć pod Golda. Leciałem tu pod Golda od 400 poziomu. To jest tylko i wyłącznie na potrzeby odcinka, żeby na tym odcinku już wbić tego expa, wbić ten 500 level i mieć to po prostu z głowy. Raczej to zrobimy, jak tak teraz patrzę, ile leci z tych misji. Zobaczcie, to w ogóle blisko 500 levela i patrzcie, jaki ten ex jest malutki, nie? To jest tak, jak tam jest pokazane właśnie na tych wszystkich, powiedzmy, no na tych krzywych, nie? Nazwijmy to na tych krzywych, po prostu na tych wykresach i tym wszystkim,
że ten exp zdecydowanie się zmniejsza, no i na tym levelu to już zdecydowanie widać, jakie tu są śmieszne wartości, biorąc pod uwagę, że robiłem teraz awkę niedawno na magu, na którym jesteśmy w piku expa i tak dalej, no to tutaj to są zdecydowanie bardzo, bardzo te wartości malutkie. Dobra, pyk, mamy tutaj... cyk, mamy 400, to powiedzmy, że weźmiemy to, to możemy posprzedawać, cyk, no i dobra, pijemy browarki dalej, tu możemy wziąć to, chyba będzie lepsze, ile nam jeszcze brakuje, no 29 milionów, tu powiedzmy, że weźmiemy to, tu powiedzmy, że to, zobaczcie, to jest wszystko na styk, nie, to jest wszystko na styk wyliczone, ledwo, dosłownie, dobra, tu bierzemy to, tu bierzemy sobie to, tutaj pyk, miliard, tutaj bierzemy pyk, poczekajcie, to musimy sprzedać, no bardzo blisko jesteśmy już, a jednocześnie zobaczcie, tak daleko byliśmy. Ten odcinek to ja nie wiem, no blisko godziny będzie miał tak swoją drogą, no ale trudno, jest jak jest. Jeszcze tu na pewno trochę rzeczy, aj, to nie to, tu musimy wziąć tą misyjkę zdecydowanie, tutaj bierzemy sobie tą. Tu bierzemy sobie tom, tutaj 1 256 000, tak jak mówię, już mi się mylą te wartości. Dobra, tu sobie bierzemy to, pyk, no i okej, ostatni pasek zaczynamy, ile? No 4 miliony, to już na pewno dobijemy na spokojnie, nie ma nawet wielkiej spiny z tego powodu. I okej, tu bierzemy tą piąteczkę, no i mamy to, mamy 500 level, dobiliśmy to, jest paladyn z 500 levelem. Straszne to było, powiem wam, że straszne to było, żeby te lochy docisnąć, no ja już tu nie wiedziałem w ogóle, co do was mówić, pewnie już to poprzewijaliście, strasznie zanudziłem, zdaję sobie sprawę, ale w ogóle się nie przygotowałem, że ten odcinek będzie tyle trwał, no ale mamy 500 level na paladynie, udało się to zrobić, nasza druga postać po berserku właśnie z tym 500 levelem. No i co? I tak naprawdę tyle, jednocześnie się cieszę i jednocześnie szkoda, bo to jest nasza ostatnia... nasz ostatni odcinek z tego paladyna. Tak jak mówię, na kanale się jeszcze pojawią odcinki, jeszcze to na spokojnie wszystko zrobimy, jeszcze grać sobie będziemy paladynem, myślę, że nawet dłużej niż do 500 levela, więc z tym problemu nie mamy, no ale kolejna postać, można powiedzieć, odhaczona. Oczywiście wiadomo, jeszcze tu mamy dużo lochów do zrobienia i dużo innych rzeczy, no ale to już nie na tej postaci. Na tej postaci sobie odpuszczamy, ja sobie robię przerwę, tak jak mówię, zostaną mi tylko 5 postaci, to w dalszym ciągu jest dużo, no ale miałem ich już w pewnym momencie 7, jak sami widzicie, więc no to jeszcze więcej, nie? Także tutaj zdecydowanie taka przerwa mi dobrze zrobi. No i okej, myślę, że sobie na szybko przelecimy, jak ta postać generalnie wygląda. Aura, jak już pewnie widzieliście, 51. Więc tak, tutaj jeżeli chodzi o runki, no to już od dawna nic nie robione, więc nie ma co w ogóle na to patrzeć. Jeżeli chodzi o surowce do kowala, metalu mamy, jak widzicie, 3 600 000, natomiast tajemniczych odłamków mamy 1 850 000. Itemki, jak pewnie widzieliście, poulepszane wszystkie razy 15, więc generalnie tu się bardzo to nie różni, jeżeli chodzi o tego paladyna berserka. No i co, powiem wam, że od ostatnich chyba 2 albo 3 eventów kowala, gdzie tam się rozmontowuje te 15 rzeczy, nie rozmontowywałem ich, dlatego że mi się nie chciało, wiedziałem, że ten paladyn już niedługo się kończy, nie miałem też czasu ani po prostu ochoty, więc jakby tutaj pewnie jeszcze to ratio tych kryształów, myślę, że może nawet do 2 miliony byśmy mieli, jakbym cały czas tą postać do tego 500 levela ciągnął tak, jak ciągnąć powinienem. No ale jak sami widzicie, tak jak mówię, no już się zbliżałem do 500 levela, więc mówię, a już ciul, nie będziemy rozmontowywać. No i dobra, co tutaj więcej, pupilki was mogą ciekawić, pupilki możemy sobie jeszcze nakarmić. Tak to wygląda w tym momencie. Jeszcze światło wam pokażę, bo do światła akurat nie mam żadnych jedzonek. Pupilki wyglądają w taki sposób. No i co? I tak naprawdę tutaj mamy ogień. Tego psydbuma sobie nakarmimy. To wam po kolei wszystko popokazuję, tak jak mówię. No i tutaj mamy jeszcze żarłacza. Dobra, poczekajcie chwilkę, muszę zrobić cięcie znowu. Dobra, zrobiłem cięcie, bo tu mi telefony dzwonią, no mówię, nie przygotowałem się, że odcinek będę tak długo nagrywał. No i jeżeli chodzi o wodę, wygląda to w sposób następujący. Jeszcze możemy sobie wszystkie ataczki zrobić. Tu się może jeszcze przysunę trochę bardziej. Dobra, jest w miarę git, no i polecimy. Ja tu już ataki, tak jak mówię, robię od lewej do prawej od dłuższego czasu. Czasem się przegrywa, czasem się wygrywa, to jakby logiczne na tym etapie, jeżeli chodzi o pupilki. No lożki, wiadomo, strefa świata dawno zamknięta, kto śledził tą serię, to wie. A jeżeli o strefę mroku, no to też doskonale. Ale wiecie, że wygląda to w tym momencie tak, jak wygląda. No i mówiąc szczerze, no już tutaj bardzo ciężko mi będzie cokolwiek docisnąć. Nie mam chyba większych szans na lochy aniżeli 0,10%, więc to też swoją drogą tak to po prostu wygląda.
Tu ta góra Olimp, tu to wszystko, no ale póki co długo, długo nic nie zrobimy. Twierdza, no od dawna, skarbiec 45, a kopalnia klejnotów, którą teraz robimy, no ale na razie nie mam surek, na 83 poziomie, więc też już blisko, blisko tej seteczki była, no ale nie będzie dobita do setki, będzie na wojowniku pewnie najszybciej ta setunia wbita, że tak powiem, więc tu jeżeli chodzi o po prostu twierdzę, to wygląda to w taki sposób. Podziemia tak samo, kopalnia złota 61 level, no i generalnie tak to tu wygląda. Gildyjka, no to top 1, to akurat nie ma z tym jakby problemów, bo no wiadomo, no w gildii top 1 jesteśmy, także tutaj nie ma za bardzo co pokazywać, tutaj tak samo. No i rankingi wam jeszcze mogę pokazać, jak widzicie, jeżeli chodzi o ranking, poczekajcie, a okej, jest git. Jeżeli chodzi o ranking graczy, no to jesteśmy top 1 już od dawna, 500 level jako druga osoba na tym serwerze, Spacer berserkiem wbił o wiele szybciej, już ma jak widzicie 512, on w ogóle bardzo ładnie tym berserkiem levelowo idzie, ale z tego co wiem, on do 450 levela, on do 450 levela leciał tutaj w Expa, z tego co wiem, potem przeszedł na Golda, ale nie wiem o co tutaj chodzi. Level 500 wbił już 3 listopada, więc dawno, dawno temu i zastopował lochy. Nie rozumiem, dlaczego zastopował lochy, szczerze mówiąc, na 500 levelu, no ale dobra. To on w ogóle na tym etapie na berserku to już mu niewiele lochów zostało, to tak swoją drogą. Chyba że on do 500 levela stopował lochy, no nie mam pojęcia. Nie jestem przekonany, w każdym razie tak to tu wygląda. No i oczywiście temu Spacerowi, jak widzicie, on jest top 2 zdecydowanie, bo ostatnio po odcinku z Berserka tam się spruliście, że w sensie spruliście, no to tak brzydko mówiąc, ale było kilka osób, które pisały, a czemu oddałeś temu cześć, jak tam powinieneś oddać top 2, a nie tam kogoś faworyzować, bo jest w twojej gildii czy coś. Tam różnica czci była minimalna, tam różnica czci to może było 1000, może maksymalnie 2000, więc praktycznie tyle co nic. Kwestia tego, że ktoś na przykład danego dnia już zrobił awkę, bo jak wiecie, za każdą misję jest cześć, dostaje się tą część, cześć, nawet wam mogę pokazać tutaj, no powiedzmy, że pójdziemy sobie tą misyjkę. Jak widzicie, zdobyta część 10, więc to kwestia tego, czy już ktoś przeklika ławkę, czy nie. Tutaj mamy wyraźnie zarysowane top 2, 10 tysięcy czci przewagi, więc temu Spacerowi to top 1 oddamy, to zaraz zrobimy. Dobra, jeżeli chodzi o graczy, no to tak, gildie wyglądają tak, twierdzę, to raczej nic ciekawego. Tu w ogóle, o kurde, to niezłe w ogóle, gildie są w tym top 20, ale to już kiedyś widzieliście, no ale to nieistotne. W pupilkach w tym momencie jesteśmy na 10 pozycji, ale też tutaj widzę, że Super Hero, który już nie gra od dawna, jest na top 3, także w ogóle już tu nie ma potek, nie ma nic, a jak widzicie utrzymuje się cały czas bardzo wysoko, no ale no, pupile są takie jakie są, więc nie ma co tu mówić. No i podziemia to też taki mniej ważny ranking, no ale w tym momencie wygląda to tak. A ja tu w ogóle często na Spacera przegrywałem swoją drogą, bo nawet władcy już tak bardzo nie podbijałem, więc dlatego też nie jestem tak wysoko jak cała reszta. Tutaj 513 czci mają do, no długo, długo. Długo dość, aha, tutaj do 376 pozycji. Dobra, i jeżeli chodzi o tą postać, to tyle. W statystyki jeszcze wam mogę pokazać 32 tysiące siły dobite swoją drogą dzisiaj, jak wydaliśmy tego golda. 27 tysięcy HP w podstawie, więc no łącznie jak widzicie mamy 59 tysięcy tych podstaw, więc bardzo ładnie. No ale do 100 tysięcy to jeszcze zdecydowanie nam brakowało. Boczki takie, szczęście takie, no i tak to tu generalnie wygląda. Tak jak mówię, na spokojnie paladynem jeszcze sobie zagramy, więc tu się nie musicie martwić, to wszystko na spokojnie. Tu mi bardzo słońce wyszło swoją drogą. No i co? I chyba oddajemy top 1, to w ogóle przede wszystkim, zanim tu zaczniemy jeszcze coś robić, więc tak postać wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania co do tej postaci i tak dalej, to możecie na spokojnie pytać, ja chętnie oczywiście odpowiem w komentarzach i tak dalej, więc tu nie ma z tym problemu. Jak to tu w ogóle wygląda teraz? A, tu się jeszcze nie odświeża. No ale dobra, tu akurat nie będzie z tym problemu, żeby mu dać to top 1, raczej bardzo, bardzo szybko wbije. Ja tu się oczywiście z gildią po odcinku jeszcze pożegnam, powiem co i jak i tak dalej. Tu jest, jesteśmy raczej bezapelacyjnie top 1, więc moja strata, że tak powiem, i tak nie będzie jakaś, no po prostu nie będzie odczuwalna dla nich, nie? O kurde, raz nam się udało wygrać w ogóle swoją drogą bez broni. Jak to tu teraz wygląda ten ranking, bo on się buguje. Aha, no jeszcze troszkę brakuje, ale niedużo, okej, oddamy mu, dopóki już po prostu nie będziemy, no już tu nam daje coraz mniej, 150, 94, 73, 58, 40, 35, 30, dopóki już nam tu nie będzie, no tu się znowu zbugowało, dobra git,
Już jesteśmy top 2, no ale jeszcze mu troszkę poddajemy, 20, no i teraz już nam nic nie zabiera. Dobra, więc jest git, jak widzicie teraz ma już 11 tysięcy czci łącznie zyskał, no bo jak widzimy między nim a IT jest taka przewaga. Mam nadzieję, że teraz nikt nie będzie miał problemu, że po prostu to, bo teraz już zdecydowanie oddaliśmy dla osoby, która była top 2, że my już tu kończymy grę, no to oddajemy jej. Bardzo fajny, mądry gracz, gra berserkiem co prawda, nie mówię, że gracze berserka są głupi, tylko no berserk nie jest jakiś tam mocny w PvP, tak mi się wydaje, polega na bardzo dużej tutaj losowości i tak dalej, no ale bardzo mądry, jak widzicie, bardzo ma tutaj duży level, ma też bardzo fajne statystyki swoją drogą. Ile on tu ma łącznie? 21 plus to będzie tak 37, 57 tysięcy, więc zaledwie 2 tysiące mniej ma podstaw, no a jak widzicie z expem jest do przodu. Wiadomo, że z lochami jest trochę dalej i tak dalej, wiadomo, to jako berserk, no ale mimo wszystko bardzo, bardzo mądry gracz i wydaje mi się, że zasługuje. No i dobra, teraz możemy obejrzeć te lochy, które zrobiliśmy w dzisiejszym odcinku i będziemy powolutku kończyć. Zobaczmy, jak tu było z Cage Jorem. Barbar kryt, Maguś kryt, Kunegunda pewnie też kryt, no i zostało 120 milionów do zbicia. No a my zbiliśmy 133. Z nim akurat problemów nie było, bo już na nim staliśmy no od bardzo, bardzo wielu leveli, więc to jakby nie ma co się dziwić. Lecimy dalej z Cerberem. Cerber tutaj, no Barbar zbił sporo, on jest zwiadowcą. Ma bardzo dużo HP, ale za to ma bardzo mało zręczności, więc tak to tu wygląda. No Maguś troszkę mniej zbił, no ale okej. No i Kunegunda. Kunegunda zbija dużo dość, więc zostało nam zaledwie 1,5 miliarda do zbicia. Zaledwie oczywiście w cudzysłowie, bo to w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo dużo. No ale jednak jak widzicie, on nas tutaj praktycznie nie bije, nie? Zobaczcie, że jego obrażenia to jest dosłownie smeranie. Ale to jest właśnie taka dziwna logika tych lochów wszystkich, że niektórzy mają bardzo dużo HP, a bardzo mało biją. Niektórzy mają mało HP, a bardzo dużo biją. No i to tak wiadomo, wygląda jak wygląda. No ale dobra, Cerber też został, jak widzicie, pokonany, więc lecimy dalej. To jest już drugi loch, lecimy teraz przyjemniacą ten czniątko. Barbar nie zrobił za wiele, Maguś zobaczmy. Tutaj pyk, pyk. Tutaj akurat Maguś też za wiele nie zrobił. No i Kunegunda, zobaczcie. To jest właśnie to, że Kunegunda w tych lochach dzisiaj naprawdę ogromną robotę zrobiła. Trochę grzybów trzeba było wydać, wiadomo, żeby, zresztą sam widzieliście, ile klikałem te lochy, żeby w końcu Kunegunda się odpaliła w którejś próbie, no ale mimo wszystko udało się i wyglądało to tak, jak wyglądało. Tutaj nawet nie musieliśmy walczyć. Lecimy dalej. Władca dziewiątek, Paladyn, Barbar, no coś tam zbił powiedzmy. O, Maguś, zobaczcie. Maguś fajną ilość HP akurat mu zbił, więc z tym nie ma problemu. Tu akurat się popisał, no i teraz Kunegunda, no i dokładnie to samo, o czym mówię. Kunegunda również bardzo mocne, bardzo dużo obrażeń zadała, bardzo dużo HP mu zbiła i nam w zasadzie zostało tylko i wyłącznie go dobić, a i tak pół HP nam zbił. I tutaj ta broń, którą wymieniliśmy Barbarowi w tym momencie. No ale pachołków wam w sumie nie będę pokazywał, bo widzieliście na początku, jak one wyglądają. No ale tą broń ma wymienioną. Dobra, lecimy dalej. Mamy IPR-em, czyli tego, z którym się w sumie chyba najwięcej w dzisiejszym odcinku męczyliśmy. A chyba top 2 był Mandzio, tak mi się wydaje. No Barbar akurat mu nie zrobił nic. Maguś fajny krytyk, więc git. No i zobaczmy Kunegundę, bo tu mi się wydaje, że Kunegunda swoimi unikami. Kto chce, to może policzyć, kto w ogóle dotrwał do tego momentu, to możecie policzyć, jak to tu wyglądało. Z tym, z właśnie walka naszej Kunegundy z tym IPR-em. No i dokładnie, zobaczcie, i my go musieliśmy tylko i wyłącznie fireballem dobić, więc Kunegunda zrobiła robotę, to o czym mówiłem, no my tutaj za wiele nie zrobimy, żaden z naszych pachołków, tylko Kunegunda, tam było bardzo dużo uników, kto chce to może napisać i policzyć generalnie ile. Lecimy dalej, mamy Mandzia, czyli Paladyna, tak jak mówiłem. No tu Barbar się za bardzo nie popisał, Maguś kryta na pewno puścił, to jestem przekonany, no bo ten krytyk Magusia jest potrzebny. No i zobaczmy teraz Kunegunda. Te walki ogląda w całości, bo tak jak mówię, oni nie mają tu jakoś dużo HP, więc one nie trwają jakoś bardzo długo. No i zobaczmy, jak tu z tym Mandziem poszło tej Kunegundzie. No to jest to, o czym mówiłem, taniec Kunegundy i wydaje mi się, że może nawet nie walczyliśmy po raz kolejny, nie? Takie mam przeczucie, nawet krytyka nie było, okej, no jednak walczyliśmy, no ale jak widzicie, został nam praktycznie, o, chociaż tutaj patrzcie jakie to było bliskie, jakby to był chyba zwykły cios, jak się nie mylę, poczekajcie, oj, nie mogę tak, pyk, 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 zobaczmy, my tu walnęliśmy mu zwykłego, on nam, nie, to był krytyk, okej, no to jeszcze pół biedy, myślałem, że nam walnął zwykłego, jakby walnął krytyka, to nie udałoby się, nawet taka super próba by zakończyła się niepowodzeniem, aha,
A, i fifko zapomniałem zapisać z tego wszystkiego. Podnieciłem się 500 levelem i nie zapisałem tego fifko, ale fifko to był berserk, z nim akurat się jakoś bardzo nie męczyliśmy, więc trudno. Lecimy. Tutaj mamy Boruciaka, czyli wojownika. Barbar zrobił tyle co nic. Maguś nawet krytyka nie walnął, co ciekawe. No i teraz Kunegunda. Pierwszy cios otrzymała, na szczęście jej nie zabił, zostało jej 40 milionów HP. No i zobaczmy, jak z tym Boruciakiem jej tutaj poszło. I też możecie policzyć, czy to z Ipierre, czy z Mandziem, czy z Boruciakiem. Możecie policzyć nam, ile tych uników poszło. No bo dokładnie, nawet ta walka nie trwała jakoś bardzo długo. Po raz kolejny nie musieliśmy walczyć. Kunegunda zrobiła nam robotę i w sumie dzięki Kunegundzie ten 500 level dobiliśmy. A nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że... nawet może w sumie dam taki clickbaitik na tytuł, że Boruciak i Mandzio pomagają nam wbić 500 level, ale to jeszcze pomyślę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam za oglądanie tej serii z Paladyna, mam nadzieję, że się wam podobała. Bardzo ładnie ten Paladyn wygląda na 500 poziomie, bardzo jestem zadowolony, że to tak wyszło. No i tyle, ja się tutaj, tak jak mówię, z gildią pożegnam, napiszę im co i jak, bo tutaj muszę po angielsku i po prostu na Paladynie póki co kończymy grę, ale tak jak mówię, na spokojnie, nic się nie dzieje, bo tym Paladynem jeszcze na 100% sobie zagramy. Myślę, że nawet szybciej niż, tak jak mówiłem, szybciej niż, później, że tak powiem, no bo po prostu Paladyn jest w tym momencie bardzo mocny. Myślałem, że on zostanie znerfiony, że ten bonus profesji zostanie naprawiony. Zobaczcie, tu mam w ogóle bonus profesji 3100 prawie, a na przykład taki Spacer ma 1200, no to widzicie sami, to mówi samo za siebie. No i w ogóle, że ten Fireball zostanie naprawiony, a tu widzimy, że póki co nie ma takich planów, więc tym Paladynem chyba sobie po prostu zaczniemy grać. No ale to tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, zostawiajcie lajki, bo naprawdę trochę wysiłku mnie kosztował ten odcinek. Myślę, że on trwa gdzieś około godziny, więc to jest bardzo, bardzo długo. Dziękuję wam pięknie oczywiście za uwagę, za oglądanie. Zostawiajcie te łapy w górę, tak jak mówię. Subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha. I wszystkie kwestie, które poruszałem w tym odcinku, możecie się do nich odnieść w komentarzu oczywiście. Chętnie to sobie poczytam. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!